Irańczycy w Teheranie świętują zwycięstwo Hasana Rohaniego, umiarkowanego prezydenta, który wygrał wybory prezydenckie i tym samym zapewnił sobie reelekcję. 57% tych, którzy poszli zagłosować, zagłosowało właśnie za prezydentem umiarkowanym, opowiadającym się za reformami i opowiadającym się za otwartością wobec świata. Sam prezydent już zapowiedział, że będzie szukał dróg porozumienia zarówno wśród Irańczyków, jak i na szczeblu międzynarodowym, ale kiedy ta radość, którą teraz widać za moimi plecami w Teheranie, opadnie, przed prezydentem trudne zadanie. Trzeba będzie podnieść na nogi gospodarkę, a przede wszystkim zapewnić ludziom pracę, bo to właśnie bezrobocie wśród młodych ludzi, największej części irańskiego społeczeństwa, jest w tej chwili największą bolączką zarówno władz, jak i ludzi tutaj w Iranie, w Teheranie.